Znany producent filmowy zginął w wypadku, który wydarzył się 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach. Poszukiwania ciała trwały 5 dni. Pożegnanie Piotra Woźniaka Staraka odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 19 w kościele w Konstancinie Jeziornej przy ulicy Anny Walentynowicz 1, zaś dzień później, 30 sierpnia, urna z prochami Piotra Woźniaka Staraka zostanie złożona w Fuledzie koło Giżycka. Gazeta Wyborcza opublikowała nekrolog, w którym Agnieszka Woźniak-Starak oficjalnie pożegnała małżonka. Jesteś miłością mojego życia. Na zawsze. Żegnaj kochanie i daj mi proszę siłę, żebym mogła to przetrwać. Tylko twoja.